to właśnie inicjatywa muzyczna, która powstała po to, żeby pomóc nam wspólnie przygotowywać się do przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Polsce, szczególnie tego ich etapu diecezjalnego. I też widzimy, jak ten śpiew, ta radość, w jaki sposób pomaga też ludziom spotkać się wspólnie, przede wszystkim modlić się, uwielbiać Pana Boga. Właśnie jest to też wspaniała szansa, okazja do tego, żeby jakiś swój wkład w te przygotowania wnieść, żeby razem z innymi ludźmi, z którymi dzielę pasję, z którymi dzielę zainteresowania, właśnie w jakiś sposób dzieląc się nimi, rozwijać te swoje talenty, które mamy od Pana Boga i też przy okazji dzielić się wiarą, też przeżywać jakąś specyficzną formację, odkrywać to, że mój talent może służyć komuś, że on może być komuś potrzebny, że dla kogoś to nie jest bez znaczenia, że właśnie jest piękny śpiew, piękna modlitwa i że komuś to pomaga. I odkrycie, myślę, czegoś takiego może być dla człowieka też takim bardzo wartościowym przeżyciem. Nazwaliśmy tą inicjatywę muzyczną Bliżej Boga z dwóch względów. Po pierwsze, chcemy być nieustannie coraz bliżej Boga i chcemy, żeby nas to prowadziło coraz bliżej Pana Boga. Jednocześnie mamy na uwadze tą nazwę Emanuel, którą przyjęła nasza diecezja w toku przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. No uważam, że to jest jedno z najlepszych spotkań, w którym możemy coś wykazać, możemy się spotkać wspólnie, no i wspólnie coś stworzyć, tak? A śpiewa się tu super fenomenalnie, są fajni ludzie, dobra atmosfera, fajna muzyka, można się wiele nauczyć. Jestem bardzo zadowolona z tego, dużo się nauczyłam, poznałam fajnych, fantastycznych ludzi. Jeżeli tylko czujecie w sobie, że Pan dał Wam talent muzyczny, jeżeli zastanawialiście się dotychczas, co z nim zrobić, w jaki sposób go rozwijać, to na pewno jest miejsce, w którym możecie to zrobić. Bardzo serdecznie Was wszystkich, którzy o tym myślą, zapraszam. Do zobaczenia.